Ciekawy problem teoretyczny. Czy osoba niepełnosprawna może przejść badania na kwalifikowanego pracownika ochrony? No, która to funkcja, przynajmniej według mnie, wymaga pełnej sprawności psychofizycznej. Czyli jak ma być pełna sprawność, no to raczej przynajmniej w teorii wyklucza to niepełnosprawność. Zapytanie internautki. Witam, natknęłam się na Pana w internecie. Przeszukując, czy kwalifikowany pracownik, który ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może przejść pozytywnie badania. Jestem po kursie KPO. Psychologa mam już zaliczonego. Został tylko lekarz orzecznik i wczoraj na wizycie Pan doktor zachęcał mnie do podpisania oświadczenia, że nie mam orzeczenia. On uważa, że kwalifikowany pracownik ochrony nie może być osobą niepełnosprawną. Niczego nie podpisałam, wyszłam z gabinetu bez niczego, straciłam 100 zł. Różne teorie są na ten temat. Pan wypowiada się, że nie każde schorzenie nas dyskwalifikuje. Posiadam umiarkowany stopień ważny do października 2016, symbol 11i z powodu nadpłytkowości. Hematolog wystawił mi zaświadczenie, że choroba przewlekła, stabilna, bez cech progresji. No jeżeli zgłosiłabym się do Pana na wizytę, jakie bym miała szanse na uzyskanie pozytywnego orzeczenia? I jak to jest naprawdę w praktyce? No tutaj rozważania są bardziej teoretyczne, ponieważ nigdzie nie jest napisane, że niepełnosprawny, że osoba niepełnosprawna nie może być tym kwalifikowanym pracownikiem ochrony. Aczkolwiek z drugiej strony, po coś jest to pisemne oświadczenie, które musi złożyć, że nie jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy. Natomiast jeżeli już lekarz zadecyduje, że jesteś osobą niezdolną, to macie obowiązek poinformować, dlaczego takie orzeczenie wydał, jakie wydał. Zacytuję Ci tutaj fragment rozporządzenia o przyczynach uzasadniających stwierdzenie w orzeczeniu lekarskim nieposiadania zdolności fizycznej lub i psychicznej lub w orzeczeniu psychologicznym nieposiadania zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, odpowiednio uprawniony lekarz lub uprawniony psycholog informuje osobę badaną po zakończeniu badania oraz dołącza pisemne uzasadnienie do dokumentacji osoby badanej. Czyli sprawa była tutaj do wyjaśnienia przez tego lekarza. No, z tego by wynikało, że on po prostu wyjaśnił, że jeżeli, że według jego zasad osoba niepełnosprawna takim kwalifikowanym pracownikiem ochrony nie może być. No i jest tu sporo racji, prawda? Natomiast no ja w tym filmiku troszeczkę zrobię taki mały unik i nie odpowiem Ci na to pytanie, czy ta osoba z niepełnosprawnością może być kwalifikowanym pracownikiem ochrony, czy nie może. No, prywatnie nie za bardzo sobie mogę wyobrazić niepełnosprawnego w przypadku na przykład bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej tutaj na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz jakichś innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. I niestety takie badanie lekarskie do tego Cię również uprawnia. No, bądźmy szczerzy, jest druga strona medalu, że pracownicy ochrony, kwalifikowani nawet, są naprawdę nisko opłacani, jakieś grosze, prawda? No, często są prace nie mające wiele wspólnego z użyciem broni, nie mających wiele wspólnego z taką prawdziwą ochroną. No, według mnie bardziej jest to związane z czymś, co się nazywa funkcja stróża. No, ale formalnie uprawnia to też do jakiegoś noszenia broni, że tam do czegoś w tym stylu. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Sorry, że nie odpowiedziałem Ci tutaj wprost na to pytanie, czy ta niepełnosprawność no, wyklucza, czy nie wyklucza funkcję pracownika kwalifikowanego ochrony. No, nie jest to łatwy problem, także do zobaczenia w następnym filmiku. Jeżeli masz jakieś swoje doświadczenie, zapraszam Cię do komentarza tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań kwalifikowanych pracowników ochrony. No także, jeżeli chcesz konsultacji osobistej, po prostu musisz się zgłosić do mnie, do mojej przychodni medycyny pracy we Wrocławiu.